młodzieży. Właśnie w takim anturażu powitano uczestników z lotu WS-ek. To są wszystkie praktycznie zakątki Polski, bo i Pomorze, Zachodniopomorskie, Dolny Śląsk, Wielkopolska, ale również motocykliści z zagranicy. To maszyny, które okazują właścicielom więcej czułości niż same potrzebują. Są niezawodne. Ona ma mi służyć, mam z nią się cieszyć, kiedy mi tam trzeba. A po prostu to nie jest taki motor, który jest tam gdzieś trzyma pod prześcieradłem w domu. W latach 1955-1985 w Świdniku produkowano ponad 20 modeli WS-ek. Opracowano też około 20 prototypów. 2 miliony sztuk wyjechało z taśmy produkcyjnej za nami w fabryce oddalonej o 200-300 metrów stąd. Czy te motory były lepsze niż inne, czy one po prostu były dostępne i łatwe w produkcji? One to drugie. One były dostępne, łatwe w produkcji i zmotoryzowane. Jak się mówiło, polską wieś. Co roku staramy się organizować zlot WS-ek razem ze Stowarzyszeniem USAŻ. No, chcemy podtrzymywać tą tradycję. Między innymi z tego powodu, ale także dzięki prostej i sprawdzonej konstrukcji, WS-ki są łatwe w eksploatacji i utrzymaniu. Żadnych to problemów większych tam nie przynosi, bo części jest masa na każdym kroku. Także tego po prostu było tysiące wyprodukowane danego modelu. 15 zlot przyciągnął około 2000 motocyklistów, przede wszystkim na WS-kach. I ze Świdnika przenosimy się do Kraśnika, gdyż tam odbył się 6. Ogólnopolski Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego o Puchar Ministra Sportu. Turniej skierowany jest do rodziców, dziadków i dzieci. Ludzie do Kraśnika przyjechali w liczbie 110. 110 osób przyjechało, czyli synowie, córki, matki, żony. I to jest piękne, że z całej Polski ludzie jeszcze chcą grać razem rodzinnie. A pamiętajmy, że nic tak nie pieczętuje wzajemnych relacji w rodzinie, jak wspólne uprawianie sportu, turystyki, wspólne po prostu przebywanie. I bardzo cieszymy się, że w ten pogodny, ciepły dzień na 7. turniej rodzinny tenisa stołowego w Kraśniku przyjechało tyle osób. Jest to impreza rozpoznawalna już w kraju, ale i poza jego granicami. 7. edycja to świadczy o tym, że jest potrzeba organizacji tego typu wydarzeń sportowych w takiej konfiguracji przede wszystkim rodzinnej. Fakt, że tutaj występują 7-latkowie i ludzie, którzy mają powyżej 60 lat, świadczy o tym, że to jest rzeczywiście rodzinne kultywowanie tego, co jest bardzo ważne w mojej myśli, czyli pielęgnacja sportowej tradycji, sportowych przyzwyczajeń. Rywalizacja bez zabawy nie miałaby sensu. To, że są takie turnieje jak dzisiaj, to napędza ten zawodowy tenis stołowy. Jest więcej ludzi się interesuje tym sportem. To napędza ten zawodowy nasz sport. Dziękuję za uwagę i zapraszam o 18.30.